Blisko 100 metrów kwadratowych będzie miała nowa hala sportowa, jaka powstanie przy Suwalskim Zespole Szkół nr 4. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu otrzymanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Suwałki z sukcesem zawnioskowały o niemal 2,5-milionową dotację z programu Olimpia. Do placówki uczęszcza niemal 550 uczniów, a aktualnie dostępna infrastruktura sportowa to niewielka sala gimnastyczna i asfaltowe boisko znajdujące się na szkolnym podwórzu, informuje Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk odpowiedzialny za funkcjonowanie oświaty. Zapewnienie finansowania otworzyło samorządowi Suwałk drogę do opracowania dokumentacji technicznej nowej hali. Po jej stworzeniu samorząd zleci szereg prac rozbiórkowych. Na miejscu starego sportowego placu powstanie wielofunkcyjne boisko z poliuretanową nawierzchnią. Jego wymiary to 20 na 40 metrów. Wokół niego staną ściany hali zwieńczone lekkim zadaszeniem. Nad polem gry wysokość obiektu wynosić będzie 8 metrów. Prócz boiska hala będzie posiadała 100-metrowe zaplecze sanitarno-szatniowe. Całości do pełni energooszczędne oświetlenie zasilane z instalacji fotowoltaicznej. Obiekt będzie posiadał również instalację klimatyzacyjną. W nowym obiekcie pojawi się również mobilna laserowa strzelnica. Będą to co najmniej 4 stanowiska, informuje Suwalski Ratusz. Rządowy program Olimpia ma poprawić dostęp do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej i zaowocować zwiększeniem aktywności fizycznej uczniów.